Prawie 6 tysięcy kilometrów pokonują polscy żołnierze, uczestnicy międzynarodowej pielgrzymki do Lourdes. Każdego roku w maju od 1991 roku żołnierze reprezentujący różne formacje wojskowe z różnych garnizonów Rzeczpospolitej, młodsi i starsi, wraz ze swoimi rodzinami, zawsze na czele z generałem, otoczeni opieką duchową swoich kapelanów, dołączają do uczestników tej międzynarodowej pielgrzymki. W 2008 roku była to już 50. jubileuszowa międzynarodowa pielgrzymka wojskowa. Po drodze mijają wioski i miasta, z okien autokaru podziwiają piękno krajobrazu, zdarza się, że znużeni drogą przysypiają. Budzą się i nie dowierzają, że to już Francja. Zdarzył się u pielgrzyma mały problem. Val d'Achon, baza wojskowa Francji. To pierwsze miejsce na ziemi francuskiej, gdzie delegacja polskich żołnierzy doświadcza gościnności żołnierzy francuskich.